Kielcach. Spotkanie dla Państwa poprowadzi Monika Zarzycka i Kalinka Sowys. Proszę Państwa, od grudnia 2017 roku w naszej bibliotece zainicjowaliśmy taki projekt Biblioteka Dojrzałego Człowieka. 12 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie z tradycją. Dzisiaj zaplanowaliśmy dla Państwa drugie spotkanie pod nazwą Aktywnik w każdym wieku, fizjoterapeuta w bibliotece. Na naszym spotkaniu witamy bardzo serdecznie pana pełnomocnika marszałka, pana Jerzego Witamy także panie Stolaniki. Zaraz koleżanka tutaj przedstawi panie. Bardzo serdecznie. Oraz wszystkich przybyłych tutaj do nas gości. Cieszymy się, że Państwo znaleźliście czas, żeby tu do nas, do biblioteki przyjść i posłuchać też tego, co chcemy Państwu powiedzieć na temat właśnie tutaj fizjoterapii i zbiorów, które de facto są dostępne dla wszystkich czytelników, a które o rehabilitacji leczniczej nam opowiadają. Są to zbiory, proszę Państwa, nie tylko naukowe, ale są to również materiały poradnikowe, z których może korzystać każdy. Bo tutaj przygotowaliśmy dla Państwa taką część tylko dokumentów bibliotecznych, które poruszają właśnie to zagadnienie rehabilitacji leczniczej. Część z nich to są właśnie publikacje skierowane do lekarzy, studentów tego kierunku, fizjoterapia, ale też mamy wiele, proszę Państwa, książek, z których każdy człowiek, który nie jest związany z tym zawodem, może znaleźć coś dla siebie i skorzystać, wyciągnąć jakieś wnioski i jakieś rady. Na dzisiejsze spotkanie zatytułowane Aktywni w każdym wieku, fizjoterapeuta w bibliotece, zaprosiliśmy do współpracy fizjoterapeutów z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Polanika, którzy zwrócą naszą uwagę na to, jak dzięki odpowiednim ćwiczeniom zachować dobrą kondycję fizyczną i intelektualną, jak stymulować swój mózg do działania, a co za tym idzie, polepszyć bystrość umysłu, zredukować ryzyko wystąpienia nadciśnienia, wylewu i innych chorób oraz jak zwiększyć sprawność ruchową podczas wykonywania codziennych zajęć. Na spotkaniu wyeksponujemy także słowo pisane i zaprezentujemy materiały biblioteczne, które poruszą tematykę związaną z rehabilitacją leczniczą. Witamy serdecznie panie z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Polanika w Chrustach, koło Zagnańska, panią Beatę Gawrońską, menadżera sprzedaży, Joannę Masalską, dyrektora spraw marketingu i sprzedaży oraz panie rehabilitantki, panią Annę Wójcik-Mańka, Anna Kozak-Zapała. Proszę pana pełnomocnika, marszałka, pana Jerzego Pyrka o skierowanie kilku słów do nas. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się bardzo cieszę, że widzę tak liczną grupę. Miałem przyjemność brać udział w inauguracyjnym spotkaniu w grudniu. Dziś ta grupa jest o wiele liczniejsza, ale też nie tylko z Kielc Państwo tutaj jesteście. To są i Chęciny, i Zwierzchnicy, i Złoczyni, to Państwo też dotarli. Ale, że tak powiem, to jest misja Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych, żeby aktywizować seniorów na terenie całego województwa. I bardzo się z tego cieszę. Ja tutaj wybierałem się do Państwa, rozmawiałem z panem marszałkiem. Zresztą w grudniu informowałem o inicjatywie, którą Państwo tutaj podjęli w bibliotece, a w ogóle gratuluję pomysłu. Ponieważ no, Państwo akurat i ja, no, jesteśmy tym pokoleniem, które na co dzień obcowało z książką. Dzisiaj młodzież, myślę, że bardziej polega na obrazie, na szybkich, krótkich informacjach. Ale tutaj właśnie połączenie nie tylko lektury, ale też różnych innych sposobów aktywizacji, to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, ponieważ spotkałem się na początku roku, ja pozwolę sobie złożyć Państwu życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku, wiele szczęścia. Zdrowia podobno się nie życzy.
Tak ostatnio wyczytałem, ponieważ na pytaniku podobno wszyscy byli zdrowi, a trochę wiercowali w tym przyjścia. Więc życzę Państwu wiele, wiele szczęścia. Ja będę się tutaj przejść z Państwem w miarę możliwości spotykam, też będę chciał posłuchać i może się zaktywizować. Natomiast, no cóż, spotykamy się w różnych obszarach. Myślę, że będziemy się spotykać. Państwu życzę tutaj wielu sukcesów, bo ja uważam, że naprawdę to działanie za olbrzymi sukces. A poza tym, proszę Państwa, no Państwo akurat wiecie w ramach tej grupy, że aktywność fizyczna plus umysłowa daje możliwość dobrego funkcjonowania. Problem sprowadza się do licznej grupy, bardzo licznej grupy na terenie województwa. Niestety, no, która jest nieaktywna, której ciężko do Kielc dotrzeć. Ja zawsze mówię, że Kielce to Filharmonia, to jest jednostka, która podlega urzędowi marszałkowskiemu. Wojewódzki Dom Kultury również, tak jak ta biblioteka, to są jednostki wojewódzkie, stąd działania, aby jak najwięcej osób z terenu dotrzeć. Oczywiście bardzo tutaj chętnie spotykamy się z mieszkańcami, z mieszkańcem Kielc. I po to ta jednostka jest, żebyśmy tutaj mogli z tych wszystkich dóbr i zasobów korzystać, plus dodatkowo oferowanych właśnie takich informacji, spotkań. No i co, życzę Państwu jeszcze raz dużo szczęścia. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam bardzo, bardzo serdecznie. Witam po raz kolejny, bo nie jest tajemnicą, że znamy się z większością z Państwa nie od dziś. Jest nam bardzo miło Państwa znowu widzieć. Szanowni Państwo, dzisiejsze wydarzenie to, tak jak już mój przedmówca powiedział, taka sytuacja idealna, czyli ćwiczenie szarych komórek, bo przecież biblioteka i książki to do tego doskonałe narzędzia, ale także ćwiczenia dla ciała, ćwiczenia dla tego, żeby długo pozostać w dobrej kondycji fizycznej. Także dzisiaj i duch, i ciało będą na pewno usatysfakcjonowane. Ważny jest po prostu ruch, tak? Codzienna aktywność ruchowa. Już wszyscy wiemy, słyszymy to co i róż, że w zdrowym ciele zdrowy duch, prawda? W starszym wieku, kiedy już ten nasz organizm troszkę nie domaga, kiedy przez lata się zużywamy, zużywają się nam nie tylko układ ruchu, ale układ krążenia. I wiemy, że to jest ruch szeroko pojęty, jest jakby lekiem na te wszystkie nasze dolegliwości, prawda? Więc jako fizjoterapeuta po prostu zachęcam do codziennej aktywności ruchowej.